Dzisiaj razem z Fundacją Ratuj Ryby, z którą współpracujemy już od kilku lat, tak samo jak rok wcześniej, przyszliśmy nad brzegi Warty i sprzątamy. Niestety po pierwszym spojrzeniu na to, jak wyglądają brzegi, muszę powiedzieć, że będzie prawdopodobnie taki sam wynik, jak w tamtym roku. W tamtym roku zebraliśmy 24 worki śmieci tylko z dziećmi, a sama akcja tutaj prowadzona później przez Fundację Ratuj Ryby pokazuje, że te brzegi nie są czyste i że niestety śmiecimy, a to nie jest fajne. Dlaczego sprzątacie? Dlatego, żeby przyroda nie była zaśmiecona, czyli żeby była czysta. Dzisiaj też dlatego sprzątaliśmy, bo dzisiaj jest Dzień Ziemi. Znaleźliśmy pieluszki, znaleźliśmy mokre chusteczki, piwo, wódkę i takie tam inne. Powiem szczerze, że tak jak analizuję to od 3 lat, w ten rok jest najwięcej jest śmieci. Ze smutkiem to mówię, bo przeważnie jest podobnie, ale w tym roku z tego odcinka, tylko z tej strawy, już nie chcę liczyć tych worków, ale dużo gdzieś się zebrały. Zdecydowanie więcej niż w zeszłym roku. Dużo, dużo tego jest. Coraz więcej.